Rozpoczynam więc życie więźnia. Słowa tego używać nie można, gdyż otoczenie moje prostuje. To nie jest więzienie. Pomimo to czuwa nade mną blisko 20 ludzi w cywilu. Nie opuszczają korytarza i w dzień, i w nocy. Skrzypiące kroki słyszę cały dzień. Cały dzień. Cały dzień. Cały dzień. Cały dzień. Brak nam światła. Jeden z młodych ludzi usadza się na noc na koślawym krzesełku pod drzwiami i tu przy kopcącej lampce albo przy świecach ołtarzowych czyta książki. Książki. Postanawiam sobie tak urządzić czas, aby zostawić jak najmniej swobody myślom dociekliwym. Rozpocząłem lekturę kilku książek na zmianę, by rozmaitość tematu chroniła od znużenia. Wielką pociechą jest dla mnie lektura książki księdza Eugeniusza Dąbrowskiego Dzieje Pawła Starsu. Jest to książka wysoce aktualna. Zaradza tym potrzebom, które w duszy człowieka noszącego vincula Christi, więzy Chrystusa, zrodzić się mogą. Warunki naszego bytowania są różne, ale ideał ten sam. Sprawa, za którą cierpimy, pozbawienie wolności, trwa. Czyż można stawać do porównania? Z człowiekiem tej miary, co święty Paweł, nie można się równać. Ale radosne porównanie narzuca się myśli, gdy idzie o niespożytość sprawy Chrystusowej. A więc sprawa Chrystusowa trwa blisko 2000 lat i za tę sprawę ludzie siedzą do dziś dnia w więzieniach. Sprawa się nie przeżyła. Jest aktualna, świeża, młoda, pociągająca. Ileż wart się zmieniło? Ile więzień rozsypało w gruzy? Ile kluczy zardzewiało? Ile zamków i łańcuchów opadło? A sprawa trwa. Została dotąd obroniona. Sprawa żyje. Pawłowe łańcuchy poruszane są nie tylko historycznymi wspomnieniami. Ich nurt życiowy dosięga aż do mojej celi. Napłynęły myśli, które napłynąć musiały. Czy to, co się stało, było nieuniknione? Czy nie jest zawinione? I czy nie jest ze szkodą dla Kościoła? Od początku byłem przygotowywany przez wszystkich na ofiarę sytuacji. Gdy wchodziłem do pierwszego kościoła parafialnego swej archidiecezji w drodze na ingres do Gniezna, w Toruniu, na Podgórzu, otrzymałem od parafian obraz przedstawiający Chrystusa Pana ze związanymi dłońmi, trzymanego za ramię przez żołnierza. Obraz ten umieściłem w Gnieźnie, w swej pracowni. Obraz ten stał się symbolem, chociaż nie był moim programem. We wszystkich niemal przemówieniach ingresowych, którymi byłem witany, ten symbol się przebijał. Niemal wszyscy płakali nade mną od początku. Wśród moich domowników ta pewność rychłego aresztowania mnie była tak powszechna,
że szofer oglądał się nawet za nową posadą. W gronie episkopatu też utrzymywała się opinia, że skończy w więzieniu. Stolica Święta też liczyła się poważnie z tą ewentualnością i to raczej prędzej niż później. Społeczeństwo niemal oczekiwało tego momentu. Niektórzy byli wyraźnie zawiedzeni, że jeszcze nie. Nieraz wchodząc do któregoś z kościołów, spotykałem się z gromadą płaczących ludzi. W takiej atmosferze predestynacji powszechnej na więzienie miałem pracować. Nieraz z kół rządowych zarzucano mi, że chcę zostać męczennikiem. Męczeństwo jest. Męczeństwo jest. Jest. Męczeństwo to ósmy sakrament z życia Kościoła. Chrystus sam go uświęcił, gdy nazwał błogosławionymi tych, których prześladować będą. A śmierć męczeńska Chrystusa, którego teologowie nazywają wielkim sakramentem, czyż nie jest zbawczym momentem pierwszego udzielenia tego sakramentu? Ósmy. Czy raczej nie pierwszy? Męczeństwo jest niewątpliwie wysoce zaszczytne, ale Bóg prowadzi Kościół nie tylko drogą nadzwyczajną męczeństwa, ale i zwyczajną, pracy apostolskiej. Owszem, byłem zdania, że dziś nam potrzeba innego rodzaju męczeństwa. Męczeństwa pracy, a nie krwi. Jak bardzo jestem przekonany o tym do dziś, to dowód, że powtarzałem to duchowieństwu przy lada sposobności. Zapewne Bóg ma zawsze prawo wymagać od nas każdej ofiary. Duchowieństwo polskie dało już dowód, że zdolne jest odpowiedzieć nowym wymaganiom Bożym i ofiar nie odmówi. Coraz wyraźniej widzę, że miejscem najwłaściwszym na obecny moment bytowania Kościoła jest dla mnie więzienie.